Cześć, witam serdecznie w nowej serii, którą zaczynam, Ghost Song. To jest Metroidvania, która miała jakiś czas temu premierę, której pisałem gdzieś tam w informacjach, że zacznę tę serię. Do wyboru mamy dwa tryby: oryginalny i Explorer. Explorer jest, poziomem, jest niby trybem łatwiejszym, a jako że no, nie wiem, jak to z tą grą będzie szło, więc wybieram łatwiejszy, tym bardziej, że no, te gry cały czas wychodzą nowe i nie ma co się tutaj jakoś specjalnie nadwyrężać, moim zdaniem, jeżeli chodzi o poziom trudności, i nie muszę nikomu udowadniać, że przeszedłem to na poziomie hard na przykład. Tylko że to takiego poziomu też jako tako nie ma. Dobra, wstęp. Jest nasz bohater, stylizacja gry bardzo przyjemna dla oka, dlatego też wzbudziła moje zainteresowanie. Co prawda gdzieś tam początkowo miałem, zastanawiałem się, czy w ogóle jest to gra ciekawa. Tu mam jakieś problemy też z lewą gałką w joypadzie. Ta gałka z automatu leci mi do góry. Wiem, że joypady na PS5 mają taką przypadłość, że potrafią się te przyciski psuć. I można to łatwo sprawdzić. Kiedyś znalazłem jakiegoś joypada. Znalazłem coś takiego, że z tyłu na joypadzie mamy taki ciąg znaków FCC ID, to się nazywa, i na końcu jest CT1. Warto zwrócić uwagę, czy mamy CT1, czy mamy CTA. CTA to są nowsze joypady, już eliminujące te takie wady związane z jakimś na stałe wciśniętym R2, czy z gałkami. To bardziej chyba chodzi o gałki. Także tutaj w tej grze no, na razie muszę... Myślałem, że to jest wina gry, ale zauważyłem też to w innych miejscach, że ta gałka mi lewa trochę dół, o właśnie, i ten celownik trochę ucieka. Zobaczcie dlatego też ten poziom Explorer, bo przy takiej ruchomej gałce, a i tak nawet jeśli by nie była taka uciekająca, to celowanie gałką, jeszcze jak będzie to wymagało jakiejś precyzji, może spowodować, że będą miejsca trudne, ciężkie, irytujące. Nie powiem, że nie do przejścia, ale może się przez to wydłużyć przejście tej gry. Jak widziałem na polskim YouTubie, mało kto to rusza w ogóle tą grę, a ja pomyślałem, że no, żeby urozmaicić trochę te filmy na YouTubie, bo wychodzi God of War i wszyscy nagrywają God of War, i potem jest tylko kwestia, to już wielokrotnie mówiłem, tego, komu przypasuje jaki komentarz. Ktoś lubi, jak ktoś przeklina, ktoś lubi, jak ktoś się bardzo przeżywa. Ktoś lubi spokój, ktoś lubi bez komentarza. Ale i to jest wtedy decyzja, u kogo będę oglądał God of War. Ale na przykład ktoś przychodzi na 100%, a ktoś na szybko. Dlatego pomyślałem, że okej, ja też na pewno zagram God of War. Tutaj na kanale na pewno nie będę nagrywał tego 1:1, bo wszyscy już to zapewne widzieli, ten God of War. Ale ja oczywiście jak najbardziej oceny ma super, jestem tego ciekawy. Premierę w 22 miało Evil West i też na pewno w to zagram. I na kanale to będzie na pewno pierwszy i ostatni odcinek, i tam gdzieś tam w środku parę odcinków. A tu, że lubię Metroidvanie i no, na polskim YouTubie nie ma chyba za wielu,
którzy nagrywają Metroidvanie, bo to jest specyficzny rodzaj gry, tu nie ma jakiejś oszałamiającej grafiki i nie jest jakoś specjalnie bardzo rozbudowane, ale być może kiedyś ktoś będzie sobie szukał na przykład, czy jest jakiś film z Ghost Song. No i być może tutaj do mnie trafi, więc pomyślałem, że spróbuję to nagrać jeden do jeden. Chyba, że będzie jakiś wypadek przy pracy, że coś mi się tam nie nagra, ale gdyby ktoś chciał kiedyś sobie tutaj to sprawdzić, to u mnie będzie mógł. Wiem też, że już ściągnąłem sobie z internetu, jest mapa do tej gry w internecie i znowu zrobił ją Damien, youtuber, chyba Damien, on się tak się pisze. Super, dziękuję mu bardzo, podziękowałem mu już też za tą mapę, tam wszystko opisuje, gdzie są sekrety, gdzie są te moduły, które tu właśnie można zdobywać poukrywane i to się na pewno przyda, żeby czegoś nie przeoczyć, bo czasami nie masz takiego modułu i cała gra jest dużo trudniejsza, bo czegoś tam nie znalazłeś po drodze. Chociaż gry powinny być tak stworzone, żeby to nie były jakieś istotne elementy, trudno dostępne albo trudne do znalezienia. No właśnie, tak jakby ten kostium Dead Suit z nami rozmawiał, czy my jesteśmy, nie wiem do końca jak tutaj to wygląda. Tutaj jest jakiś kwiat, ale ten kwiat jakoś specjalnie nic nie robi, nie wiem. To jest początek gry, zaczynam to wszystko, uczę się tego wszystkiego i powiem szczerze, że no, gra nie jest prosta, bo mamy tam poziom życia, zdrowia na górze, ten zielony pasek. Wypadają nam te, to się nazywa chyba nanożel, taka jakby waluta tutaj w grze, waluta, którą możemy przeznaczyć na ulepszenie naszej postaci, na rozwinięcie naszych statystyk, ale jak na razie nie ma tu czegoś takiego jak, nie wiem, przewrót, że na przykład mijam przeciwnika, może to później będzie, albo jakieś tarczy, żeby się zablokować przed nimi. Mamy ten pistolet. Być może później będzie coś innego, coś lepszego. Na razie jest ciężko. Może ci przeciwnicy nie są uciążliwi, ale w późniejszym etapie, jak już grałem i to też pokażę w kolejnym filmie, są już trudniejsi przeciwnicy i już jest łatwo zginąć, a my w tym momencie pokonując takiego przeciwnika nie ma czegoś takiego, że dostajemy zdrowie za niego, albo że nam się to zdrowie samo odnawia, albo że mamy jakieś apteczki. Mamy tylko ten jeden pasek zdrowia na ten moment i to powoduje, że każda strata zdrowia no, nie jest do odzyskania na szybko. O, tu jest jakiś nowy przeciwnik, ma jakiś taki kwiatek w głowie. Jest bardziej wytrzymały. Jest też właśnie atak wręcz w ten sposób. I jest taka też tutaj zasada, że czy tak to jest przyjęte. O, tutaj dostaliśmy Healing Core. L1 na górze, taki mała kropeczka zielona się pojawiła. Dzięki temu możemy sobie odnowić takie dodatkowe życie jakby. Tu ja nie wiem dlaczego, myślę, że nie mam jakiejś zdolności, żeby tam wskoczyć, a może coś źle robię. No i mamy tę małą kropeczkę, którą wykorzystałem, ale to właśnie nie jest tak, że ja sobie ją mogę tutaj napełnić, na przykład zbierając ten nanożel albo atakując przeciwników. Mogę ją, z tego co tam chyba wyczytałem, napełnić siadając przy takich miejscach zapisu. W takich miejscach, w którym będę mógł ulepszyć, nawet nie zapisu, ulepszyć postać, chociaż zapisu chyba też. To będzie też pokazane, nie wiem, czy w tym, czy w następnym filmie, jak to się robi. W każdym bądź razie może gra trochę odstraszyć. Ja na razie startuję. Postaram się dojść do ostatniego bossa i przejść całą grę i na kanale zrobić też dojść do napisów końcowych. Wiem, że gra na YouTubie grający to jest około 7-8 godzin cała gra, tak żeby ją przejść. Podoba mi się też to tło graficznie i dlatego też
jakby poszedłem w tym kierunku, żeby to trochę tak podziwiać, jak to wygląda. Niektórzy mówią, że gra jest nudna, mało się dzieje i cały czas chodzisz po tych pustych korytarzach. Czasu do czasu masz wrogów. I to na poziomie Explorer powinno być bardzo łatwo, ale żebym powiedział, że jest bardzo łatwo, no to nie. Jest też taka ciekawość, co dalej, jak to się będzie rozwijać, jakie będą nowe zdolności. I właśnie no, tu jest jakaś nowa sceneria, tu mamy jakąś tajemniczą rurę. I tu jest ewidentnie zejście. Tu mamy jakąś postać. Postać, która nas prowadzi, czyli chodź za mną. Nie można z nią porozmawiać, nie można jej trafić. To jest jakiś duch. Tu ewidentnie w dół podłoga do rozwalenia. A tu jest oko, które nas skanuje. Prawdopodobnie musimy zmienić wygląd albo pociągnąć fabułę dalej, żeby nas zaakceptowało, przeskanowało i puściło dalej. Ja poszedłem tutaj za tym duchem, który nas prowadził. O, i to jest to miejsce. Obok mam punkt zapisu, taki wysoki kwiat, a tu jest miejsce, w którym możemy podnieść poziom i zrobić naprawy. I będzie też fast travel, czyli szybka podróż. Więc gra się rozwija. O, mamy różne opcje. Nasz poziom kostiumu, poziom kombinezona jest 4. Statystyki, HP, hit. Także tu mamy z prawej statystyki, a tutaj mamy właściwie 4 opcje, żeby to podnosić i płacimy właśnie tym nanożelem. Możemy zwiększyć siłę broni, wigor. Także jest parę możliwości, parę opcji do zastosowania. A tu zawsze możemy zapisać stan gry. W tym momencie, jak ten nasz kombinezon usypia, tak to gdzieś było tutaj nazwane, możemy też wejść do środka, do inwentory i tam aktywować moduły. To dopiero w późniejszym etapie gry mi zakomunikowała gra, że tak się robi. Na ten moment nie mam jeszcze żadnych modułów, ale to się będzie rozwijać. Także to jest początek. Zawsze na początku są takie... Zawsze mówię chodzenie... Oj, właśnie, na górze naładował mi się ten dodatkowy punkcik życia. Zawsze mówię, że na początku się chodzi jak pijany we mgle, bo wszystkiego się uczysz. Ta uciekająca gałka do góry u mnie w moim przypadku też to jest jakieś utrudnienie, bo trudno jest wycelować. Ale z uporem maniaka będę dążył do tego, żeby kończyć grę, przejść ją do końca i żeby tu na kanale była. Bo jeżeli ktoś jest fanem Metroidvanii, to być może go to zaciekawi. Chociaż na ten moment, mówię, szału nie ma, tak? Graficznie może tak, jakaś ciekawość, ale no tak na spokojnie to wszystko idzie. Jestem ciekawy, nie widziałem, nie oglądałem jakichś filmików, jak to bossowie wyglądają, jak wygląda walka z tymi bossami. O, docelowanie tą gałką. Próbujesz tam gdzieś wycelować. Nawet nie wiem, czy w tym przypadku to jest wina gałki, czy takiego szybkiego, złego ustawienia tego celowania. Jeżeli ja będę musiał w jakiejś sytuacji, czy bossie na przykład, bardzo być precyzyjny w tym, to na pewno będzie to kosztowało dużo cierpliwości. I można zawsze właśnie jeszcze wręcz. A nie wiem, czy dokończyłem ten wątek, że jest tak, że jeżeli podejdziemy, że jeżeli strzelamy do kogoś z bliższej odległości, to zadaje mu większe obrażenia niż na przykład z daleka. Czyli z daleka na przykład 12, a z bliska 30. O, i znowu ten duch tajemniczy, który nas prowadzi ewidentnie, gdzie mamy pójść. Ale tu mamy jeszcze Small Nanożel Cluster. To jest właśnie swego rodzaju. No i nasza mapa, muszę sprawdzić po tym, czy wszystko tutaj zdobyłem, co mogłem. Ten klaster to jest tego swego rodzaju taki zapas nanożelu, który można
wejść do ekwipunku, użyć i dodamy sobie do naszych punktów na nożelu jakąś tam określoną ilość. Standardowy zabieg, to znane jest. Tam myślałem, że można jakoś skoczyć, ale chyba nie teraz. Być może trzeba mieć jakieś jeszcze zdolności. Pierwszy raz nowi przeciwnicy. Tamten z tyłu rośnie mu taka gula i strzela, a ci tych najlepiej podskakują, to przejść pod nimi. Ja tego tutaj na ten moment nie wiedziałem. Ten był dość poważnym przeciwnikiem i ci jeszcze skakali. I patrzcie, jak drastycznie spada mi zdrowie. Ja sobie tutaj doładowałem to zdrowie, ale taktyka była moja zła na tych przeciwników i w tym momencie tak wygląda śmierć. I cóż, miałem tam, nie pamiętam, ale ten nanożel chyba zostaje mi, a może częściowo go, muszę zwrócić uwagę, zabierają, jest tyle dobrze, ale jednak w tym miejscu śmierci zostaje ten mój jakby duch, o tam taki zielony, nie wiem czy dusza. Tutaj zamiast to wziąć, to zacząłem z nimi walczyć. No ale chciałem ich za wszelką cenę pokonać, tu się bardziej skupiłem też na tamtych. O, nanożer echowec odzyskany. Czyli trochę działa to jak, nie wiem, czy porównać do solców, czy do czego, że w miejscu śmierci tracimy zdobyty nanożel i musimy tam wrócić, żeby go odzyskać. Jeżeli nie wrócimy, a zginiemy gdzieś w innym miejscu, to tamto nam oczywiście przepada. Zdrowia już mało zostało. Ci się dość uciążliwie jeszcze strzelają tymi swoimi końcami, ale fajnie, że na ten moment no, są w dość krótkim okresie czasu zróżnicowani ci przeciwnicy. Bo już się pojawili jacyś nowi. Zobaczymy, jak to będzie dalej, bo też nie wiem, czy tutaj w tej grze, ale chyba tak ktoś krytykował, że tych przeciwników też nie ma za wielu, nie są zbytnio zróżnicowani i że ogólnie idziesz po tych pustych tunelach i nie jest to zbyt ciekawe. No ale to no, tak to bywa przy tych metroidwaniach, chociaż no różne są metroidwania, które tak mnie tutaj przyciągnęła ta oprawa graficzna, ciekawość jak to będzie wyglądało. Tam było też w prawo coś do przejścia. Tam było do góry, do wskoczenia, ale zawsze... A, tu jest to miejsce, do którego chyba przedtem chciałem wskoczyć. Więc mamy tu teren jakby obadany. No i tu się pojawia taka platforma, żeby... Taki zabieg zrobili, żeby po prostu wskakujesz do góry, to on cię z automatu przenosi i przez chwilę stoisz na tej platformie. Ona po jakimś czasie zniknie, więc trzeba jak najszybciej przeskoczyć na stały ląd. A tu mamy znowu armię. I te kulki... które są bardzo ciężkie, znaczy ciężkie, no trzeba nie uważać po prostu. No i mały poziom zdrowia mam teraz, więc trzeba uważać, bo strzał z takiej kuli przestanę i właściwie będzie po mnie. No, a tutaj właśnie mamy 208 tego nanożelu. Myślałem, że tam na dole jeszcze nie sprawdzałem, co tam jest, bo była jeszcze jedna droga opcja. Muszę bardziej może skupić się na przejściu, żeby nie było problemów z mapą, którą udostępnia kolega, youtuber. Celowanie... No nie wiem, być może jak ktoś nie będzie miał problemu z tą gałką u siebie na wypadzie, to nie jest takie problematyczne, ale ja na razie mam trochę problemów. No i to było tylko tyle. Chyba, że tam jest jakaś ściana, którą potem jakąś zdolnością się rozwali. Zawsze można tą mapę podłączyć, znaczy uruchomić. Nawet można ją trochę, właśnie nie wiem, czy powiększyć, ale raczej pomniejszyć. I to jest trochę błąd, moim zdaniem powinni to zmienić. Powinno być większe powiększenie, bo... większe powiększenie. Chyba tak. Bo jest to za małe trochę i nie widać dokładnie. Na szczęście nie jest to tak jak w Moon Scars, chociaż teraz ostatnio wyszedł patch, który zmienił mapę w Moon Scars, więc jeżeli ktoś
tylko z tego powodu odstąpił od gry, to wiem, że już jest lepiej z mapą Scars. Tylko tak jak kiedyś już mówiłem, to nie powinno tak być, że na początek są takie rażące błędy, że kogoś to odrzuca w ogóle od całej gry. Od początku wszystko powinno być dopięte. O, tu bardzo mało zdrowia zostało i co zrobić, no? Trzeba kombinować i starać się, żeby nas gości tą swoją kulką nie trafił. No też ciekawy pomysł, że będzie mu rosła jakby druga głowa, która wystrzeli w naszym kierunku. Samonaprowadzający pocisk. Tutaj skok do góry, ta platforma, która przez chwilę nas utrzymuje, żebyśmy mogli szybko zareagować. Na razie jest takie badanie ścian, gdzie można strzelić, co można wziąć. Ale zdrowia, jak widać, jest bardzo mało. Może tu powinno być więcej tych checkpointów. No nie wiem, być może twórcy będą wprowadzać w międzyczasie, jak będę grał, nowe łatki, będą to ulepszać, słuchać tych naszych graczy, wskazówek. O, i ten automatycznie mi leci do góry ta gałka. O, tak samo teraz ten pistolet chcę tak manewrować. No i można powiedzieć, nowi przeciwnicy trochę to wygląda jak z tych takich gier, gdzie latały takie stateczki, a ty na dole, znaczy na dole stateczkiem strzelałeś w takie właśnie latające, ja wiem co to jest, muchy. A tutaj taka ciekawa rzecz, patrzcie ile mam zdrowia, mały pasek zdrowia i należałoby tutaj znaleźć coś, co by mi to zdrowie dodało, czy jakąś statuę, nie wiem, jak to tam, jakiś save point. A jak to dzielnie rozwalam poszczególne nietoperze, muchy, nie wiem co to jest. I ostatni koleś mi trafia, w tym momencie ginę i trzeba pójść od nowa. Czy od nowa, od tego miejsca. Potem można teoretycznie na szybko to przebiec. 208 na nożelu zostało, więc tam jakieś chyba minimalne ilości po prostu zabierają, zostawiają w tamtym miejscu. Może dlatego też, że to jest ten Explorer, ja tam nie pamiętam dokładnie jakie tam były zasady. Muszę to jeszcze sprawdzić na tym Explorerze. Tu oczywiście można sobie zapisać ten stan gry, mapa jest odkryta, tam zostały nasze dusze, że tak powiem. No i pewne miejsca jeszcze są do odkrycia. I w kolejnym odcinku ruszam dalej. Mam nadzieję, że uda się dokończyć tą serię bez żadnych problemów. Tymczasem.